serdecznie witam koleżanki i kolegów na rozpoczęciu sezonu kolarskiego powiatu Zambrowskiego. I spotkaliśmy się tutaj z dwóch okoliczności. Tak jak powiedziałem, za chwilę pierwszy start oficjalnie. Tu za chwilę kolega prezes powie o pewnych szczegółach i ewentualnie o dalszych startach, które zamierza jego stowarzyszenie w tym roku przeprowadzić. Ale mam jeszcze taką propozycję. Proszę Państwa, jesteśmy tutaj na drodze powiatowej i traktujmy to jako nieformalne otwarcie tej drogi powiatowej po przebudowie, która w tamtym roku odbyła się. Powiat Zambrowski wraz z gminą Zambrów tą drogę powiatową właśnie przebudował. Odcinek ponad 2800 metrów. Kwota całej przebudowy 2 400 tysięcy prawie, z czego gmina Zambrów tutaj dofinansowała do tej drogi 1 600 tysięcy złotych. Pan wójt został zaproszony na dzisiejszy ten wyścig, ale niestety wczoraj mecz piłkarski grał i jest kontuzjowany. Tutaj w zastępstwie jest pan Gorski. Witamy pana. I tutaj ufundowała gmina i powiat puchary, to za chwilę też jeszcze będą omówione, jakie są konkurencje. Także to druga jakby przyczyna naszego uroczystego otwarcia. I żeby jeszcze to tak ładnie zasygnalizować, że jesteśmy w okresie 1050. rocznicy chrztu polskiego, proponuję, żebyśmy teraz wszyscy razem, jak to wśród kolarzy, bez zawodów, tylko wszyscy razem przejechali 1050 metrów tam i z powrotem. Czyli w tamtą stronę będzie 525 metrów, zawrócimy i z powrotem tutaj dojedziemy do linii startu i mety. I w tym momencie poproszę tutaj pana sekretarza, żeby na pamiątkę wszystkim zawodnikom rozdał dzisiejszych zawodów po Dukacie Zambrowskim. Wszystkim życzę dobrych wspomnień z dzisiejszego wyścigu, żeby wszystko dobrze się odbyło, to zależy po części od nas, czyli życzę bezpiecznej jazdy i wszystkiego najlepszego. Spotykamy się na zakończenie, na dekoracji. I oddaję głos Wieliszowi. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, ja stronę taką sportowo-techniczną. Chciałem Państwu powiedzieć, jak to będzie wyglądało. Jak wrócimy z powrotem po przejechaniu tych 1050 metrów, starty będą w następującej kolejności. Są cztery kategorie. Pierwsza kategoria, będę zaczynał od rowerów szosowych. To są uczestnicy, którzy mają nie więcej jak 50 lat. I ta kategoria wystartuje pierwsza. Po niej wystartuje za 2 minuty kategoria uczestników rowerów szosowych, którzy mają powyżej 50 lat. Za następne 2 minuty wystartują rowery inne niż szosowe, mężczyźni. I za kolejne 2 minuty kobiety. Czyli jak już Państwo się orientują, wszyscy będziemy jeździć jednocześnie na trasie. 3 okrążenia dla rowerów szosowych, 2 dla rowerów innych niż szosowych i 1 okrążenie dla kobiet. Thank you.